Przede wszystkim, znowu pan 7, dalszy ciąg Arcanum, przypowieść o maszynach i magii. Więc, zidentyfikujmy ten młot, który znaleźliśmy. I zobaczmy, obrażenie 1 do 8, zmęczenie 1 do 10, trafienie krytyczne plus 10%. Obrażenia takie sobie... Zmęczenie ok, trafienie krytyczne plus 10%, brzmi całkiem fajnie. 1 do 10... damy to Virgilowi. Powiedzmy jako broń zastępczą. Tak. No i dobra. Tej laski pewnie nie będzie chciała kupić. Nie. Ale zaraz się jej wyzbędziemy. Ponadto ma całkiem fajną zbroję, nazwijmy to tak. Nazywa się Magiczne Szaty. KP6, Ochrona 12, OO8. Ok. W porównaniu do naszej skórzanej zbroi, jest tylko troszkę gorsza, a ona jeszcze będzie rosnąć. Jej siła, w miarę jak zwiększymy naszą siłę magiczną, no jest znacznie lżejsza. Więc myślę, że ją sobie kupię, chociaż sporo kosztuje. Ale i tak nie mamy co robić z tą całą kasą, więc... Okej. No i ładnie. Teraz wyglądamy na jakby maga. I co, a tego się pozbędziemy gdzieś. Dalej mamy lekkie obciążenie. Co jakbyśmy jeszcze mu oddali to? Okej, już nie mamy obciążenia, fajnie. Dzięki temu możemy szybciej walczyć, więcej ciosów zadawać w walce. Szybciej biegać, generalnie same fajne rzeczy. Więc ruszajmy do Sir Gilberta Batesa, przekazać mu to, co się dowiedzieliśmy w klanie Czarnej Góry. Stacja Vermilion, Uniwersytet Tarancki. Muzyczka się zmieniła, jak fajnie. A, witaj, zgrzebie. You have returned. Tell me what news. Krasnolud został wygnany na Wyspę Rozpaczy, bo no... For the sake of the gods, out with it, man. Przez swoją nieodpowiedzialność pozwolili ludziom na przejęcie ich technologii. Na bogów, stało to się czego zawsze się obawiałem. Doprowadziłem ich do wszystkich do zguby. Co ja zrobiłem, mój młodzieńczy tupet? Ja... Tu... Oto zapłata za twój wysiłek. Czy mógłbyś coś jeszcze dla mnie zrobić? Mam udać się na Wyspę Rozpaczy? If you would. I know I've already asked much of you. But an old man needs to put his mind at ease. Wyspa Rozpaczy... Brzmi zachęcająco. Okej, a jak mogę się tam dostać? Go to the docks at Ashbury. You can find it on your map. Ask around for Edward Teach, a crusty old salt. He is in command of one of the boats that I use for special jobs. I on mnie zawiesie? Czy można temu człowiekowi zaufać? I trust him implicitly. There are rumors of a somewhat less than virtuous career on the high seas. He's a good man, should a difficult situation arise. To pocieszające. I'll wire ahead to tell Teach to expect you. Dziękuję za hojność. Będę przekazywać informacje na bieżąco. Okej. Okay. Chyba wszystko. Tell me what. Nie wiem, co zrobiłem nie tak. Ale w każdym razie powinien nam też zaoferować
pomoc swojego ogra strażnika, Chucky. On się tak na... Chucka, tak się nazywa. Może mam za mało charyzmy, może coś, nie wiem. Zresztą i tak nie zamierzałem z tego korzystać. Ale tak informacyjnie powinien coś takiego zaoferować. A ten Chucka to też niezły, niezły pakier, że tak to imię. Okej. Chyba w Tarancie już nie mamy więcej do roboty. Mamy jeszcze... Chciałem zajrzeć jeszcze do Uniwersytetu Taranckiego. Nie tu. Chyba gdzieś tutaj. Jest Uniwersytet Taracki. Poszukajmy. Chyba jest jakaś książka, którą chciałbym przeczytać. To jakaś sala wykładowcza. Jakiś elf. Starożytny diagram. Tak, to jest diagram bóstw Tarantu. Nie Tarantu, Arcanum, przepraszam. No, na razie nie chcę się tym zajmować. No i cóż tam, no i cóż tam. Tu chyba nic nie znajdę. W bibliotece może. Kwestia orków. Nie. Historia Wyspy Rozpaczy. To moglibyśmy sobie poczytać. I o istocie praktyki archeologicznej nie. Zobaczmy to. Choreograficzne i magiczne właściwości Wyspy Rozpaczy. Krótka historia przerażającej kolonii karnej napisana przez Sir Isaaca Thrusha. Od długiego czasu toczą się w gremiach naukowych dyskusje o tym, kto pierwszy odkrył Wyspę Rozpaczy i w jakich sposób stała się ona więzienną kolonią. Część historyków przypisuje to odkrycie pierwszym arcymagom Stuli, inni z kolei sądzą, że została ona odkryta przez elfy podczas wędrówek ich na długo przed założeniem ich pierwszego miasta Quintarry. W każdym razie jest dobrze udokumentowane, że wyspa ta gości nieprzystosowanych społecznie obywateli Arcanum od ponad 400 lat. Posiada ona doskonałe dla tego środowisko, zważywszy na jej położenie geograficzne i właściwości magiczne. Geograficznie jest doskonale przystosowana do roli więzienia. Otoczona wodą w najbliższym brzegu położonym 1000 mil na wschód, uniemożliwia praktycznie jakąkolwiek ucieczkę drogą wodną. Sama wyspa jest otoczona przez trzy potężne oceaniczne prądy, które powodują, że warunki pogodowe należą do bardziej ciężkich i ryczące dwunastki nie są tam niczym nadzwyczajnym. Potężne wiry pojawiają się znienacka i bez ostrzeżenia. W 1783 jeden z nich wciągnął jak zapałki trzy potężne kupieckie statki z Ashbury. Nie tylko położone czyni z wyspy rozpaczy więzienie doskonałe. Wyspa zawdzięcza zadziwiający sposób neguje każdy rodzaj magii, również tę ze szkoły przenoszenia. Uwięzieni na niej magowie szybko odkrywają, że żadne z zaklęć teleportacyjnych nie jest w stanie ich przenieść na kontynent. Zaproponowano wiele teorii próbujących wytłumaczenie ten fenomen. Część naukowców wierzy, że pod wyspą znajduje się bogate złoża Mirfilu, a ten, jak wiadomo, ściąga całą moc magiczną w swoim otoczeniu. Kolejna teoria mówi o istniejącym na wyspie przed tysiącleciami cywilizacji, która opanowała jakąś formę technologii i której ruiny mogą pod jej powierzchnią. Leżą głęboko pod jej powierzchnią. Mimo że obie teorie brzmią prawdopodobnie, żadna z nich nie została jeszcze naukowo potwierdzona. Niezależnie od tego, Wyspa Rozpaczy bez wątpienia tak długo będzie służyła jako więzienie, jak długo jej zabezpieczenie okazało się wystarczające. Bądź też do dnia, w którym społeczeństwo nie będzie potrzebowało już żadnych więzień. Ten dzień taki nigdy nie nastąpi. Okej. Okay. Dziennik Henry'ego Dowena o przyczynach chorób też nie. Sadza od bogów psychologiczną nietolerancji. Upiorna zbroja jej pochodzenie. A że to ta książka. Co to jest? Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Nie, to nie to. Szukam książki o... O... Derianka, tak bodajże się nazywali. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla bla bla.
Bla bla bla. Nie to, nie to. Mhm. Czy coś pominąłem? Bla 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 bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Coś o jaszczurkach. To nie interesuje. Historia wyspy rozpaczy, polowanie na myśliwych. Żywot Ashtona jakiegoś tam. Może to? Te... bla 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 bla. Nie, to nie to. Może polowanie na myśliwych? Nie. To jakaś jest fabularna. Kwestia orków to też nie. No i dalszy nie znalazłem tej książki. Trudno. Może kiedy indziej gdzieś znajdę. A tymczasem zabierajmy się z Tarantu. Ta kocioł. Ponieważ posiadamy psa, nie możemy wybrać się do Ashbury pociągiem. Zresztą 200 sztuk złota na łebka, nie, 100 sztuk złota chyba na łebka. To całkiem spora suma. A ja już wydałem przed chwilą całkiem sporą sumę. I przez jeden dzień. Tak, żeby Magnus zdążył się uleczyć. Okej, okay. Świetnie. Możemy ruszać. O, właśnie, Leże Bellogrima. Zanim ruszymy do Ashbury, jeszcze zejdziemy sobie tam. Tak. Parę potworków zginie po drodze, jak zwykle. Magnusie, jesteś bardzo wolny z tą swoją... tym swoim toporem wspomaganym. Przy okazji trzeba by mu znaleźć jakąś porządną zbroję. Krasnoludzką, czy coś takiego. Kiedy myślę się w małym rozmiarze. Okej, dobra. I gdzie jest to leże? A, że gdzieś tędy trzeba iść, ha? O, jest. To tu pisze. Ta jaskinia była miejscem ostatecznego spoczynku Bellerogrima, ostatniego wielkiego smoka. Została odkryta przez Waltera Ginsbrea w roku 1759. Zajdźmy sobie do środka. Zaniepokojące dźwięki. Spory ten smok. Że spory, ale... jednak nie gigantyczny. A, nikogo nie ma w środku. A cóż to jest? Ukryte przejście wygląda na to. Wiecie co? Mamy laskę dynamitu. Możemy... się zająć takimi rzeczami. Można by też zrobić ognistą kulą, ale gdybym rzucił ognistą kulę, to oni by zaczęli atakować swoimi mieczami. Ja nie chcę się już na razie wtrącić. Zresztą mamy dynamit, możemy użyć dynamitu, czemu by nie. Użycie dynamitu zawsze jest fajne. Okej, okay, dobra. Odkryliśmy tajemne przejście. Smoczak. Za dziwne stworzenie. Żeby się przypuszczał, że w leżu ostatniego smoka znajdują się smoczaki. Okej, okay. Zasuwaliśmy o poziom, więc dalej jadę z moją charyzmą. Bach! Limit towarzyszy podskoczył do 3. Świetnie. Dobra. Może sobie tak prewencyjnie rzucę tarczę, ponieważ mogę.
Jako, że idę z przodu, to właśnie będę zbierał większość ciosów. Nie żeby one, żeby te potwory jakoś były groźne w żaden sposób. Zważaj na słowa, Virgilu. Okej. Dzięki tarczy. Praktycznie nie zadają mi żadnych obrażeń. Złoto, złoto. Skromne kubki, ale zawsze się przydadzą. Ciekawe jak działa na nich ogień. Jak to nie widzę celu? Przecież widzę. Jak to nie widzę celu? Średnio. Zachowam sobie manę, czy wytrzymałość. Aż tarcza spowalnia mi regenerację. Tak, szybkie, przyjemne doświadczenie. Szybkie i przyjemne doświadczenie. Okej, jakaś skrzynia, zaraz chwilę ją zbadamy. To oberwał Virgil. Niezidentyfikowana łaska. Wygląda obiecująca. Musiał ją zbadać. Wow. Frigon. Dobra. Jedę pierwszy. Ściągnę wszystkich. Zwłaszcza w tego Frigona. Niech skupi się na mnie. I okej, bez problemu. I okej, drugi poziom. To było całkiem łatwe, przyjemne. Ekspienie. Teraz przyjrzyjmy się tym skrzyneczkom. Złoto, dużo złota i książka. Ale coś ciekawego mi pisze. Za chwilę się przyjrzymy. Złoto, złoto, złoto. Szmaragdowy naszyjnik, kryształy, srebrne pierścień, niezidentyfikowany pierścień, wow. Moneta mnura oraz niezidentyfikowana broń do rzucania. Nie będziemy z niej korzystać, ale na pewno się jakoś fajnie sprzeda. Okej. Okay. Testament Krakatura. Nie wiem, czy pamiętacie, ale Krakatur to jeden z wygnanych. Więc dobra, przeczytajmy, co to napiszą. Oto moja ostatnia wola. Ukrywam się odrzucony przez świat z powodu mej nieokiełznanej mocy. Jestem prześladowany, bo boją się tego, nie mogąc zrozumieć. Przez 10 lat Arkanum drżało już na sam dźwięk mojego imienia. I powinno było. Gdyby dane mi było 10 kolejnych lat lub 1000, zsyłałbym grozę i śmierć do ostatniego mego tchnienia. Zrobiłbym to za mękę, którą uczynili z mojego życia. Dręczyli mnie, bo byłem mniejszy i słabszy. I od czasem tchórzyłem. Byłem małostkowy, nielojalny, niesłowny, ale od czasu do czasu, nieczęsto zwłaszcza, nie płaciłem długów i muszę przyznać, że rzadko byłem uprzejmy. O, i jeszcze te dziwne smrodki. Ale, czy to są dostateczne powody, by zrobić z kogoś wyrzutka? Nie, powiadam wam. I tak, oto wyruszyłem w drogę, aby poszukać zemsty na tym dziwnym świecie i znalazłem na to sposoby. W czasie podróży w góry północne odkryłem stary magiczny zwój. Opisywał on potężne zaklęcie. Arkanum nie było przygotowane na taką magię. Było zmuszone dostosować się. Zaklęcie zakleło ludzkie ciało w smoczą formę, dając mu moc złej bestii. Ale zwój wymagał smoczej krwi. W całym Arkanum pozostał jeden smok i byłem pewien, że nie zechciałby mi podarować parę kropel. Tak więc zakradłem się do tajemnej świątyni Derian Ka i poprosiłem o zrobienie najgroźniejszej trucizny. Tak, cena była wysoka. Rzucenie klątwy na moją rodzinę do 7. pokolenia. Ale było warto. Miałem czym zabić Bellur Grima. Musiałem tylko sprawić, żeby zjadł trutkę. Czekało mnie dosyć proste zadanie.
Zabiłem starego kalakiego farmera i ukradłem jego pierwszorzędnego byka, którego żywiłem przez miesiąc, a potem pokryłem go trucizną. Zaprowadziłem biedne stworzenie do leża Bellorgrima. Postawiłem je przed wejściem do jaskini i czekałem. Smoki, kiedy są głodne, nie myślą o niczym innym. Wierzcie mi, znam się na tych sprawach. Po zjedzeniu byka, Bellorgrim wrócił do legowiska na poranną drzemkę i wkrótce zdechł. Utoczyłem mu krwi i stałem się krakaturem, najstraszniejszym potworem na ziemi. Znów przechodzę męki. Nasruddin i Rada Elfów znaleźli mnie i uwięzili w pieczarze Bellorgrima. A śmierdzi strasznie, bo smok wciąż się rozkłada po tych 10 latach. Dlaczego musieli mnie zaatakować? Jest ich więcej. To niesprawiedliwe. Nic przecież nie zrobiłem. Może wymknę się nocą. Wiem, jak się to skończyło. Skończyło się w ten sposób, że Nasruddin i Rada Elfów wygnała krakatura z Arkan. Teraz przynajmniej wiemy, czym mniej więcej było to stworzenie. Tak. Okej, kolejna skrzynia. No dobra, i zobaczmy, co my tu mamy. Niezidentyfikowany medalion. Więcej stufu. Ale tego nie potrzebuję. Strzały są mało wartościowe. No i dobra, jeszcze tam jest jedna odnoga, której nie zbadałem. Więc zrobimy to teraz. O, zbroja uszkodzona. Nie było ładne, proszę pana. Dopiero co kupiłem te magiczne szaty. A wy już mi je uszkadzacie. Okej. Dokładnie taka sama jak poprzednio. Nadzieję, że wasz który będzie ktoś, kto będzie mógł zidentyfikować te wszystkie magiczne rzeczy. Okej, a tymczasem wbiliśmy 20 poziom, to oznacza, że dwa dodatkowe punkty, więc tak jak obiecałem, perswazja, mistrz, nie mistrz, ekspert oraz co by tu dalej. Mógłbym trochę dać którąś szkołę magii, żeby zwiększyć moją moc. Wstrząs. To zaklęcie powoduje silne władowanie elektryczne przepływające przez wszystkie istoty w zasięgu. Silne władowanie... Myślę. To jest trochę dobre AOE, ponieważ działa wokół nas. I wszystkie, chyba wrogie, mam nadzieję, że nieprzyjazne cele, ale wokół nas otrzymują obrażenia. Więc również całkiem fajne. Zastanawiam się, czy chce mi się tego dokupywać. Nie, to raczej tak dobre na słabe cele, które i tak bardzo łatwo zabijamy. Więc podszkolimy teraz dalej zręczność. Dzięki czemu będziemy mogli podszkolić dalej uniki i walkę wręcz. A to się zawsze przydaje. Mógłbym też podnieść siłę o 1. To również może się przydać. Ale później. Dobra, idziemy w zręczność. Zręczność dodatkowo zwiększa nasze punkty akcji, więc możemy zabić więcej rzeczy natury. A jako złoto zostawiłem. Co już za niedopatrzenie. Nie tędy. Tak, tamtędy muszę wrócić. Prawda, że tędy? Nie tędy. Chwila. A to którędy? A nie, tędy. Dobrze byłem jednak. Tu.
I tu, i tu. Go. A ile złota? Prawie 2000 sztuk złota. No prawie, no powiedzmy, że 1000 z jednej malutkiej jaskinki. Warto było odwiedzić to miejsce. Okej, dobra, jest przejście. Gro. Te drzwi, te schody prowadzą na dół. Te schody też prowadzą na dół. Co już za niedopatrzenie. Okej, dobra. Czy mamy tutaj jeszcze coś interesującego? Pewnie nie. Pewnie nie. No to wynosimy się stąd. W następnym odcinku zidentyfikujemy cały ten magiczny krab, który tu znaleźliśmy. Więc pewnie wrócę do Tarantu, żeby tam to zidentyfikować. Przynajmniej wiem, że tam jest ktoś, kto identyfikuje. I potem w końcu wybierzemy się do Ashbury. Dziękuję wszystkim za uwagę. Na razie.